Róża okrywowa Iwona. W ubiegłym roku prezentowałem Wam tą odmianę, zachwycony jej wyglądem w ogrodzie botanicznym w Wojsławicach, w Arboretum. A tutaj widzicie ją u mnie w szkółce. I w międzyczasie zdobyła jeszcze dodatkowe nagrody, więc jest w tym momencie najbardziej utytułowaną polską różą w historii. I wydaje mi się, że jest w tym momencie najlepszą polską różą. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że ma te cechy, które moim zdaniem stanowią o naprawdę dobrej współczesnej odmianie, czyli bardzo dobre zdrowie, zdrowe liście, toleruje bardzo różne warunki uprawy od suchych poprzez wilgotne w miastach, w przydomowych ogrodach i długie kwitnienie. Tu widzimy ją w takim strzale kwitnienia, ale później cały czas wypuszcza nowe kwiaty, także mamy kwitnącą roślinę przez cały sezon. Za to ją lubię.